Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj nie ma słoneczka ani wschodu, dzisiaj jest przewaga chmur i to takie dobre chmury te są. Na całym niebie się ciągną, nawet gwiazdy księżyca nie widać. No co prawda już dzisiaj to tak i chyba jest szósta, bo już tutaj Julci też budzik dzwonił, więc szósta godzina jest. Także troszeczkę później znowu piją koguty. Tym razem nie piją kury, tylko koguty. A ja dzisiaj, tak jak Wam mówiłam, będę walczyć na dworze. Mam nadzieję, że rozpogodzi się tak troszeczkę, bo ja liczyłam jednak dzisiaj na taką przewagę słoneczkę. Ale to jeszcze zanim ja wyjdę do tej roboty na podwórku, to jeszcze może i słoneczko będzie świecić. Bo na razie, to wiecie, idę jeszcze teraz tutaj do internetu przeczytać, odpowiedzieć na komentarze, także to idę robić, muszę powywozić dzieciaki do szkoły, także taka poranna rutyna, a później dopiero będę właśnie działać. I chcę dzisiaj też posadzić moje cebule już. I taki mam plan. Najchętniej też bym tutaj do tej skrzyni też już posadziła cebulę, bym wykopała tą lawendę i przesadziła i w miejsce lawendy bym posadziła cebulę. Zobaczę, co mi z tego jeszcze wyjdzie. A moje różyczki jeszcze kwitną, proszę Państwa. Także u mnie jest tak trochę jesieni, trochę lata. No jakiś mocny kogut chce chyba wyjść na dwór. I tutaj te różowe też jeszcze są. Także naprawdę różyczki są imponujące. I jeszcze się gdzieś odzywa jakiś chyba... A słyszeliście to coś? Jeszcze jakiś inny ptak się odzywa. Także ja znikam, witam się z Wami serdecznie, zapraszam na tego vlogusia. Oczywiście życzę Wam cudownego dnia, tak już na wstępie, albo wieczoru, bo wiem, że różnie oglądacie, czy to rano, czy to wieczorem, a nawet i w południe. Także życzę Wam tego wszystkiego dobrego, co Wam się tutaj marzy. Jeszcze zobaczymy, ile jest stopni, no bo jest tak dość chłodno i znikam. I dzisiaj po 6 rano mamy 4 stopnie. Pietruszka wykopana, moja pietruszka zapiękna. Ona nie jest, nigdy mi się nie udawała jakaś taka, wiecie, spektakularna. Taka coś mogę Wam pokazać, tylko taką chyba większej to tutaj raczej się nie spodziewać, nie ma co. Niektóra jest taka grubsza, nie wiem. Ona mi nigdy nie chciała iść tak po długości w korzeń. Także trzeba będzie jeszcze popracować nad jakością pietruszki. O, coś takiego. Także pietruszka wykopana, nać poobcinam i schowam. Dużo jej nie ma, bo ja i tak siałam dwukrotnie pietruszkę w tym sezonie. Pogoda taka, przepiękne niebo, błękitne. Słoneczko świeci, ale powiem Wam, że taki dość chłodny wiatr wieje. A ja teraz znikam na śniadanko. Na śniadanko wjechało to samo, co wczoraj, czyli buła z serkiem Klimek, tym z ziołami, do tego roszponka i pomidorki koktajlowe. Także ja zajadam, a Wam życzę smacznego. Oczywiście herbata, zaraz torebkę wyciągnę i dodam sobie trochę soku z cytryny, a wieczorem upiekę
Chlebuś, bo mam ochotę na chlebuś orkiszowy. Także jeżeli coś jecie, życzę Wam smacznego. Tyle wyszło moje pietruszeczki i tutaj jeszcze ta kupeczka, także zaraz to sobie schowam, wykopię jeszcze seler i też pościnam nać. Przyjdę tutaj jeszcze, o tutaj sobie poodcinałam taką ładniejszą, ale tak może z tego jeszcze coś wybiorę. Tak tutaj cień jest i w przyszłym roku chciałabym, żeby wszystkie moje pietruszki były o takie. Także będę musiała nad tym bardzo solidnie popracować, bo takich ładniejszych pietruszek to mam tylko, można powiedzieć, dwie, no jeszcze ta, można powiedzieć, taka ładniejsza jest, prawda? A tak, to reszta to tak jak widzicie, nie są takie za wielkie, ale tak jak Wam mówię, do zupy zawsze będą. Wykopałam również selery i w tym roku nie mogę narzekać, bo wyszły całkiem okazałe. Także z selerów jestem zadowolona. No tam jeden mam taki mikro tutaj i dwa sobie jeszcze zostawiłam. Tutaj mam nać od selera, także też zaraz idzie do mrożenia, tylko sobie ją umyję. A tutaj sobie zostawiłam dwa selery. Stwierdziłam, że niech sobie jeszcze tam rosną, dopóki nie będzie orał. I tak w tym tygodniu nie będzie orał, to na pewno. A w przyszłym tygodniu, no to też chyba zobaczy się. Ale jeszcze tak porów nie usuwam. I brukselka niech sobie jeszcze tutaj rośnie, chociaż brukselkę to tak... O, można by było już zajadać, prawda? Bo tutaj jest taka kapustka większa. Tu jest też taka kapustka większa. Także brukselkę można by było tak troszkę do obiadu wziąć. No tutaj to raczej tu nie ma co jeść, nie? Także to raczej kury zdziobią. A tutaj jest właśnie malutka, także nie chciałabym wyrywać brukselki. Także może tak... Udałoby się, żeby nie zaorał tutaj, nie? Brukselki i porów i jeszcze by sobie one tutaj rosły. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym dniu, w kolejnym vlogusiu, już tak twarzą w twarz. Wcześniej się z Wami tutaj nie witałam, dlatego przychodzę jeszcze raz, można powiedzieć, tak się przywitać już oficjalnie, bo wcześniej tylko słyszeliście mój głos, ale żeście mnie nie widzieli. Tak jak widzieliście, byłam, posprzątałam moją pietruchę, moje selery, także to mam odhaczone. Jestem bardzo zadowolona, że udało mi się to już zrobić, bo jeszcze chyba tylko jutro będzie taki pogodny dzień, to znaczy pogodny. Słoneczko jest przepiękne, bo dzisiaj jest takie bezchmurne niebo. Nie wiem, czy jeszcze będzie widoczna ta zorza polarna, więc może uda mi się tutaj wieczorem, pod wieczór na balkon i będę obserwować, czy jeszcze jest, czy już jej nie ma, ale dziękuję oczywiście wszystkim osobom za zdjęcia, bo tutaj część z Was zdjęcia mi podesłała, także naprawdę przepiękne. I mam też zorzę polarną z Norwegii, także ślicznie dziękuję właśnie za wszystkie zdjęcia. Także jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Mam też pięknie ośnieżone Alpy francuskie, także też ślicznie dziękuję za zdjęcie z tych przepięknych Alp spod śniegu wystających, także w Alpach francuskich już jest śnieg i można chyba, to znaczy nie wiem, czy można już jeździć na nartach, ale to bym musiała się wydowiedzieć. Zresztą autorka zdjęcia tutaj ogląda codziennie filmiki, więc może sama wyrazić tutaj odpowiedź, w sumie dać, czy już można właśnie jeździć na nartach w Alpach francuskich. A ja właśnie wróciłam do domciu, zrobiłam ciasto na naleśniki, ale lubię jak ciasto na naleśniki tak troszeczkę sobie tutaj postoi, odpocznie i dopiero wtedy smażę. A tutaj sprawdzałam gęstość, bo ja wolę jak te naleśniki są takie troszeczkę rzadsze. Nie lubię takiego bardzo gęstego ciasta, bo wtedy te naleśniki też wychodzą takie grube. Ja takich grubych naleśników nie lubię. A poza tym jutro, tak jak Wam wspominałam dzień wcześniej, mam ochotę zrobić to Wasze danie, czyli naleśniki nadziewane farszem do pierogów ruskich, bo jestem bardzo ciekawa tego smaku. Także zobaczymy, co mi tutaj właśnie z tego wszystkiego wyjdzie.
a na dzisiaj będą właśnie naleśniki, plus mam jeszcze zupę gołąbkową. Tutaj mam też słoiczki zabekowane, moje słoiczki zabekowane. Mam nadzieję, że dobrze tutaj zakrętka doszła i że mi się zupa nie popsuje. A zawsze mam takie, można powiedzieć, dwie porcje, góra trzy porcje będą zupkę miała. Bo zupka jest naprawdę bardzo smaczna i też proponuję właśnie wekować nadmiar jedzenia albo właśnie w zamrażarce. U mnie to już ciężko coś tutaj wyłożyć, dlatego ja teraz zaczęłam już wekować, żeby sprzątać do lodówki na dół. Tam w piwnicy mam jeszcze jedną lodówkę i tam wszystkie weki chowam do tej mojej lodówki. A tutaj też sobie przyniosłam seler naciowy w takiej dość sporej ilości, więc zamierzam go też pomrozić. I tak się zastanawiam, czy złodę go zamrozić, czy tylko listki. Ale ja do rosołu jak dodaję, to wolę dać złodygą, bo wtedy łatwiej jest mi wyłowić te liście. Tak samo jak pora, też nie kroję, tylko dodaję cały liść pora. Ale chyba sobie zrobię tak, patrzył się na tą moją stertę. Ja Wam tą stertę już pokazywałam. I część chyba zrobię sobie złodygą, a drugą część same listki. Tak sobie posiekam i będę miała do zupy. Chociaż ja powiem Wam szczerze, że tak za zapachem selera nie przepadam, ale jest zdrowy i warto też wprowadzić go do swojej tutaj diety. A nad wyraz w tym roku selery mi się udały, także jestem zadowolona. I w przyszłym roku, jak wszystko będzie w porządku, to posadzę sobie większą ilość selerów, aby tylko zdrowie dopisało i będę tutaj sadzić. Może nawet pokuszę się i wysieję swoje, bo tutaj też wiem, że niektóre z Was sieją swoje właśnie tutaj siewki selera, a później przesadzacie do gruntu. Także to mam zrobione, a brukselka i pory to się zastanawiam. Brukselkę, tak jak widzieliście, część można by było już jeść, a druga, te mniejsze, to jeszcze mogłyby tak troszeczkę podrosnąć, ale i tak w tym tygodniu na pewno nie będę miała tutaj posprzątanego, zaoranego w tym sensie tutaj mojego miejsca na warzywnik. Może prędzej w przyszłym tygodniu będę miała to zrobione, więc jeszcze tutaj dogadam się, czy na przykład te dwa rządki nie mogłyby tak rosnąć sobie, wiecie, a reszta by była w koło tutaj już wyrobiona, zaorana i mogłaby czekać do przyszłego roku. A teraz właśnie będzie już takie popołudnie w domu razem z dzieciakami i zamierzam dzisiaj zrobić sobie chlebuś orkiszowy, bo nakupiłam tutaj trochę tego sera, więc wolę zjeść taki chlebuś orkiszowy albo żytni, aniżeli te bułki. Może taki chlebuś byłby tak troszeczkę może mniej, wiecie o co chodzi, prawda? Więc to bym chciała sobie zrobić, a i ten piernik, bo wczoraj nie nastawiłam piernika, bo jednak, ja gdzieś, wiecie, cały czas w te 11 listopada nastawiałam ten piernik, i tak czekam. Jak dzisiaj nie nastawię, to już jutro, 10 musi być właśnie nastawiony. A Wam oczywiście przypominam, że to już jest najwyższa pora nastawić piernik staropolski dojrzewający. Przepis Wam podlinkuję tutaj gdzieś na górze, albo zostawię też w opisie filmiku. Ucho mnie swędzi. Na ucho nie znam przysłowie, jakby mnie nos swędził, to będę zła, a na ucho nie wiem, o co chodzi, jak się swędzi ucho. Mam nadzieję, że tam mi go nie owiało, bo jednak dzisiaj tak troszeczkę wiał ten wiatr. Ja oczywiście byłam ubrana, nie to, że rozebrana, ale coś tam udało się porobić. Także, można powiedzieć, jestem zadowolona, odhaczone mam. A jutro będę sadzić cebulę, bo już dzisiaj nie pójdę sadzić cebuli, a dzisiaj właśnie już tylko obiad i takie ogarnięcie domu, a jutro właśnie cebulę. I tak się zastanawiam, czy jeszcze bym nie podjechała na przykład do mrówki i nie sprawdziła, czy tam są jakieś cebule. Chociaż mrówka do najtańszych nie należy. Ale to jest takie, wiecie, moje tutaj gdybanie. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. A teraz smażę naleśniki, a widzimy się później, za chwileczkę dosłownie. Dla Was to będzie ułamek sekundy, a ja już nasmażę tych naleśników za ten czas. Muzyka.
Jeżeli chodzi o własnoręcznie zrobiony kalendarz adwentowy, to wydaje mi się, że dla dziewczynki bardzo fajną opcją byłyby takie, no, sztuczne kolczyki, taka sztuczna biżuteria. Tak jak widzicie, są tutaj i takie czapeczki i dwie kokardki. I tutaj jedne są zakładane na uszy, a kokardki są jako wkręty. I to kosztuje 6 zł. Mamy też takie dzwoneczki jakieś takie. I tutaj takie wkręty, to na pewno są wkręty. Tak, tutaj mamy takie wkręty. I choinki. No te choinki to powiem Wam szczerze, takie najmniej wizualnie mi się podobają. Albo może jakieś takie spinaczki, coś takiego. Okulary bożonarodzeniowe, 4 zł. Też mamy kilka wariantów kolorystycznych, bo albo w zieleni, albo w szarościach, albo złote. Opaski, też kilka wariantów kolorystycznych po 4 zł. Wydaje mi się, że też fajną opcją by były do takiego kalendarza adwentowego. A tutaj mamy jakąś taką czapę. Myszka Miki za 7,95 zł. Psi Patrol. I to jest chyba Chase, o ile ja się nie mylę. I coś tu jeszcze mamy, czy tylko tyle? Tutaj chyba jest Miki też. Miki, tak, tutaj jest Miki. A, i Spidermana jeszcze widzą. I proszę bardzo, Spiderman. Skarpetki dla takich większych dzieci. To są akurat do 23-34 za 6,95 zł. I też mamy kilka wariantów kolorystycznych, bo mamy i róż, i taki niebieski bałwanek, i widzę zielonego, niebieskiego Mikołaja, przepraszam. Tutaj w szarościach mamy coś takiego. A tutaj mamy już takie większe skarpety za 8 zł, rozmiary 35-42 zł. Także też bardzo fajna właśnie taka opcja do kalendarza adwentowego. I dla malutki, dla mniejszych dzieci 23-34 zł, po dwie pary za 13,95 zł. Coś takiego. Tutaj są dwie pary. Psi Patrol na przykład, myszka Miki za 14 zł, rozmiar 23-34 zł. I coś takiego tutaj jest. Śliniaczki dla dzidziusiów. Kto tam ma teraz dzidziusia na przykład, to też bardzo fajna taka opcja dla malutkich dzieciaczków za 8,95 zł. Albo takie słodzitkie ciapeczki 16-21 zł, rozmiar kosztują 12 zł. Albo tutaj takie słodziaki dla malutkich dzieciaczków 62-68 zł. Licznie wyglądają za 7,49 zł. No i ciapy, bo ciapów też raczej zabraknąć nie może. 18,95 zł te takie świąteczne granatowe. Te kosztują 17,95 zł. No i czapki. LEDowa. Gdzie tu się świeci? A chyba tutaj są takie te gadżety świecące. Też mamy kilka wersji kolorystycznych i kosztują 17,95 zł. A tutaj znalazłam takie dekoracyjne puszki świąteczne. Nie wiem, co można tutaj schować. A, na przykład właśnie pamiątkę, to znaczy upominek do kalendarza adwentowego. Mamy takie wersje różne kolorystyczne w cenie 3,79 zł albo gwiazdy. Ten ciastek bardzo ładnie wygląda, na przykład na jakieś takie ciasteczko, cukiereczki czy coś takiego. I tutaj jest też taka gwiazdka. Także to też jest bardzo ładne. Widzę, że te zestawy kubków szybko się wykupują. Kosztują 30 zł, ale naprawdę są bardzo ładnie wykonane, jeżeli lubicie takie gadżety. Oczywiście znajdziemy też inne kubki po 12,95 zł. Kule do kąpieli również będą fajnym takim dodatkiem do kalendarza adwentowego. Można na przykład to opakowanie podzielić na 3 okienka i mamy 3 okienka zapełnione. Kosztują 13,49 zł. Ich wersje różne tutaj kolorystyczne, więc pewnie też i różne zapachy. Tutaj tylko niech znajdę gdzieś po polsku, ale przez tą kamerkę to źle widać po polsku. I pomarańczowe również opakowanie. I tutaj chyba jest, zapachy tutaj są opisane, więc widzę, że jest tutaj lawenda i patchouli.
I tu jest mandarynka i ginger, a tutaj jest bergamotka i kardamon, więc no może być taka dość intensywna. Naklejki też mogą być fajnym tutaj dodatkiem do kalendarza adwentowego dla mniejszych takich dzieci. Chociaż dla dużych też, bo duże też lubią sobie tam coś gdzieś poozdabiać i one kosztują 4,79, ale to chyba jest tak. A tutaj mamy, o tak, czyli te kosztują 4,79, a te drewniane kosztują 3,49, też takie bardzo fajne pomysły, można powiedzieć. Kalendarz adwentowy, czekoladkowy, za 4 zł. Także wydaje mi się, że cena w porównaniu do innych tutaj sklepów, marketów jest całkiem spoko. I takie tutaj domki na przykład z takimi pralinami kosztują 4,99. 74 gramy znajdziemy w opakowaniu. Albo czekoladki Celebration za 17,90 i tutaj mamy 215 gram. Cukierki świąteczne Milka. W środku chyba znajdziemy Dime, o ile się nie mylę, i kosztują 8,99, 86 gram. Oraz jest też Milka Oreo. Taka sama jak poprzedniczka. Cena 8,99. Dobra, jeszcze taki szybciutki look na kalendarz adwentowy kosmetyczny. Takiej oto tutaj Max and More 75 zł. Tutaj chciałam Wam pokazać jeszcze bardzo fajny zestaw prezentowy. W saneczkach za 35 zł. Mamy tutaj jakieś takie mydełko, myjkę, chyba gąbeczkę albo, czekajcie, zaraz to odwrócimy i zobaczymy dokładniej, co tu jest. Żel pod prysznic i do kąpieli, balsam do ciała, sól do kąpieli, tabletka musująca i chyba tyle. A to jest tylko taka gąbeczka podstawka, ale naprawdę bardzo ładny zestaw prezentowy. Kolejny zestaw prezentowy i tym razem jest to jakiś zestaw zapachowy. Mamy tutaj perfumy 10 ml. I plus 100 ml, plus żel pod prysznic 100 ml i kosztuje to 23 zł. Kolejny pomysł na prezent. Tutaj mamy kulę pod prysznic, sól do kąpieli i płyn do kąpieli i to kosztuje 17,49. Zestaw prezentowy w puszce, 3 sztuki, 19,95 i tutaj jest kula do kąpieli, zapewne żel pod prysznic i balsam do ciała. I taki mini zestaw, mini produktów, gąbeczka, shower gel i jakaś kula do kąpieli i chyba balsam do ciała i to kosztuje 13 zł. Zestaw upominkowy w koszyczku. Mamy tutaj oczywiście kulę do kąpieli, myjkę i jakiś zestaw, chyba tu jest jakiś krem. Tylko bym musiała tutaj to żel pod prysznic, balsam do ciała, krem do rąk, sól do kąpieli, kula i coś jeszcze, ale pod tą wstążką to nie widzę. I to kosztuje 35 zł. I zestaw zapachowy dla mężczyzn. Mamy tutaj taki jakby coś po goleniu, spray i żel pod prysznic w cenie 30 zł. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, zabieram się za zrobienie chleba i do miski wkruszam 30 g drożdży. Dodam łyżeczkę masła. Tak jak słyszycie, Pancia Melancia tutaj ze mną ma zamiar kucharzyć. Jedna łyżeczka miodu. No powiedzmy taka lepsza łyżeczka, nie? Już albo w sumie i tak muszę ubrudzić. A to widelczyk. Muszę ubrudzić i tak. Dobra. I trzy, no troszkę wody trzeba dodać, żeby te drożdże nam się rozpuściły. Mieszamy i zostawiamy oczywiście jak zwykle do wyrośnięcia na jakieś 15 minut. Lampę włączę, żeby było lepiej widać. Możemy tutaj też dodać oczywiście
ze 2 łyżki mąki. Już dawno nie piekłam chleba, więc będzie chlebuś idealny na śniadanie, czy nawet na kolacyjkę. Mieszam dokładnie i odstawiam na 15 minut w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Drożdże rosną, a ja sobie teraz przesieję 370 g mąki orkiszowej. U mnie jest to pełnoziarnista typ 2000. Oraz poza mąką orkiszową potrzebujemy 130 g mąki pszennej. Początkowo miałam brać tą chlebową, ale stwierdziłam, że wezmę tą moją zwykłą mąkę pszenną z pszenicy takiej, wiecie, co rosła sobie na polu. A 130 to już za dużo. Dobra, także jest i do tamtej mąki dodaję. Mąki już połączone, teraz dodam pół łyżeczki soli oraz jedną szklankę nasion. Tutaj mam nasiona słonecznika. Tak jak widzicie, trochę dałam nasion chia i siemię lniane oraz 2 łyżeczki ostro pestu i tak jak widzicie, słonecznik. Więc ziarna moje są takie. U Was ziarna mogą być dowolne. Przemieszam i czekam na zaczyn z drożdży. Drożdże zaczęły pracować. Dodaję je teraz do mojej mąki z ziarnami oraz 400 ml ciepłej, ale nie gorącej wody. Ciasto będzie dość rzadkie i klejące, ale to w niczym nie przeszkadza. Chlebuś wychodzi wyśmienity. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że można wymieszać łyżką, tak jak ja to robię, a można oczywiście użyć haka miksera. Wyrabiamy oczywiście do połączenia składników tak około 2-3 minutki, aby wszystko dokładnie się połączyło. A zapomniałam, drewnianą łyżką powinniśmy wyrabiać chlebuś. Drewnianą łyżką. To chyba mi pisała, wiecie kto? Bandziuś moja mi pisała tutaj. Oczywiście Bandzie serdecznie pozdrawiam. Bandzia to jest taka moja pani, od której można by było się uczyć tutaj właśnie kucharzenia i piekarstwa. Bo z tego co Bandzia pisała, jest albo zawodową kucharką, albo zawodowym cukiernikiem. Chyba tak. Oczywiście Wandzia może poprawić mnie w komentarzu, ale właśnie Wandzia tutaj pisze czasami takie różne porady, albo właśnie dzieli się swoimi przepisami. Nie wiem, czy za dużo mąki nie dolałam, albo za mało tej wody, bo jakoś tak za gęste mi to wyszło, zawsze wychodziło luźne. Chyba najwyższa pora wymienić jest bateryjki w wadze, albo ta waga z Biedronki zaczyna się tutaj psuć, bo mąkę też musiałam sobie 2 razy odważać, bo jakoś tak za pierwszym razem za dużo mi jej wyszło. I nie jestem pewna, czy za drugim razem też jej za dużo nie wyszło. Ale to już mniejsza z tym. Chlebuś na pewno wyjdzie. Także mieszam i odstawiam do wyrośnięcia na pół godzinki. Po 20 minutach chlebuś przekładamy do foremki. Wyrównujemy powierzchnię i zostawiamy do ponownego wyrośnięcia na 20 minut.
Coś mi się wydaje, że chyba chlebuś mi nie pyknie dzisiaj, czyli nie wyjdzie, bo jakoś tak słabo bym powiedziała, że rośnie, ale wkładam do piekarnika nagrzanego do 220 stopni i piekę tak przez 10 minut, a później zmniejszam na 200 stopni i piekę tak 20-30 minut, to w zależności od rodzaju piekarnika. No i zobaczymy, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Jucia tutaj uskutecznia dzisiaj pokaz piosenki wokalny. A ja muszę z przykrością stwierdzić, że niestety, ale dzisiaj nie był mój dzień na wypieki. Chyba za dużo ostatnio piekłam bułek, rogalików i innych rzeczy i niestety, ale chlebuś mi nie wyszedł. Zaraz Wam pokażę, a Jucia poszła powynosić do lodówki i do zamrażarki te rzeczy, o których Wam zaraz opowiem. To znaczy zupę to żeście widzieli już, była tutaj na razie w lodówce, ale poszła ją wynieść tam na dół, bo jednak tutaj nie ma miejsca. I poszła też zamrozić seler, bo włożyłam do worka część, oczywiście część, a drugą część to mi się suszy w koszyku. I ją posiekam sobie i zamrożę taką posiekaną, a tutaj jest ten mój chlebuś, który nie wyszedł. Nie wiem, dlaczego on nie wyszedł. To jest mój chlebuś orkiszowy, który przeważnie piekę, bo ja właśnie lubię orkiszowy chleb. Nie wiem, albo ta mąka już była, tam muszę jeszcze to pochować, albo już sobie siądę, o, i będzie lepiej, bo jak tak zacznę się kręcić, to Wy dostaniecie tutaj zawrotów głowy. Jeszcze sobie wezmę moją tutaj herbatę, a w sumie to ziółka, bo mam ziółka zaparzone, to znaczy ziółka. Moringę sobie zaparzyłam teraz, bo ja właśnie tak wieczorem albo rano piję albo moringę, albo to zioło na tą głowę, czy jak to tam się nazywa. I tak jak wypiję rano jedne ziółka, to wieczorem właśnie drugie ziółka piję. A tą moringę też tutaj właśnie pisała jedna z Was. Przepraszam bardzo, nie pamiętam, która osoba, że jest właśnie tutaj, ma dużo witaminy A i coś na oczy też ma jakąś witaminę. Także widać, moringę warto pić, tylko muszę przejść się do sklepu zielarskiego, jak będę teraz u nas w mieście. A tak w ogóle to jutro to nie, bo jutro mi szkoda pogody. Bo jutro jest piątek i jutro jeszcze ma u nas niby świecić słońce do południa, a tak po południu, pod wieczór ma przyjść deszcz, więc no szkoda mi tego dnia przed południem. Zamierzam jutro tutaj pójść walczyć tutaj z tymi moimi cebulami. Rano pójdę pozbierać wszystkie cebule do kupy, a zabiorę czosnki z jednej rabaty, bo też będę przesadzać. Muszę się napić, bo czuję, że coś mnie w gardle zaczyna drapać. I muszę właśnie jeszcze czosnki z jednej rabaty, czyli z tamtej, co mam tą lawendę posadzoną. Stamtąd chcę zabrać czosnki i też przesadzić w inne miejsce, bo one i tak tam są zagłuszone też przez lawendę. Więc jutro mam takie plany na przedpołudnie. No oczywiście zobaczymy, co z tego jutro wyjdzie, bo to nie wiadomo, jak to teraz tą pogodą. Dzisiaj mówią, że jest słońce, jutro zacznie jakoś wiać, czy coś takiego, więc tak do końca nie planuję, ale właśnie chciałabym ogarnąć tutaj mój ogródek przydomowy, więc takie plany są na jutro. A na obiad, to tak jak wiecie, już Wam mówiłam, ugotuję sobie chyba większą ilość ziemniaków samego rana. Zrobię sobie farsz na pierogi ruskie i w sobotę ma padać deszcz, co mi jest nie na rękę, bo tak jak wiecie, no u nas jest ta defilada, na którą Mateusz tutaj musi jechać jako właśnie członek tej swojej klasy mundurowej, więc to troszeczkę mi nie jest na rękę, że będzie padać, bo my wybieramy się oczywiście razem z nim. Ale jak już tak będzie padać w sobotę, no w sobotę to jest święto tutaj oczywiście narodowe, Dzień Niepodległości, ale no ja to raczej będę gotować normalnie, raczej nie będę tutaj leżeć i odpoczywać, tylko jak wrócę, to może bym właśnie zrobiła pierogi. Już dawno pierogów nie było, teraz
Wczoraj wyjęłam ostatnią paczkę z zamrażarki, a ja właśnie lubię mieć pierogi też w zamrażarce na takie, przyda się na takie zaś, że jak komuś tutaj zachce się pierogów albo nie będzie czasu gotować, to wyciągam z zamrażarki i mam. A też dobrze jest, jak ten farsz na pierogi ruskie tak przegryzie się nawet troszkę i wtedy robi się taki inny, lepszy. Tylko oczywiście przed lepieniem pierogów to też trzeba go wyjąć z lodówki. To tak sobie pomyślałam, a jutro właśnie bym zrobiła chociaż za 2-3 te krokiety, właśnie o których tutaj Wy mi pisałyście. Więc takie plany na jutro. A co do tego chleba, to wydaje mi się, że... Ale na miodzie piekłam chleb, więc to jest raczej nie przyczyna miodu, że dodałam zamiast cukru miód, bo już piekłam chleb na miodzie i taki chleb jest właśnie u mnie na kanale. I też właśnie orkiszowy. Ale może mąka, ta, którą ja używałam, orkiszowa, była już no taka nie za świeża. To była mąka z Biedronki. Więc podejrzewam, że wina siedzi po stronie mąki tej orkiszowej, a druga wina może być taka, że znowu dodałam ostropest. A jak ja wiem, że dodam ostropest, no to ten chleb nie wychodzi odpowiednio. Nie wiem dlaczego właśnie, o co chodzi, czy tego ostroprestu nie należy dodawać, nie można dodawać właśnie do takich wypieków, ale mi się wydaje, że w sklepie, jak się kupi taki chleb jakiś mieszankowy, to też mi się wydaje, że gdzieś czytałam, że w jakimś chlebie też w składzie był właśnie ten ostroprest. I no i ja tak chciałam swój wykombinować z tym właśnie zielem, ale niestety coś widzę, że mi nie wychodzi. Troszeczkę jestem niezadowolona, bo miałam wielką ochotę już na taki swój domowy chlebuś. Dawno już nie piekłam, bo w sumie to no, od jakiegoś czasu ja chleba nie jem. Ale że teraz sobie nakupiłam tych serków, dlatego miałam ochotę na chleb, a nie chcę jeść tych, wiecie, bułek ze sklepu. No bo one tam, po pierwsze za jedną taką bułeczkę trzeba zapłacić u nas w Stokrotce 1 zł, więc no troszeczkę dużo jak na taką malutką bułeczkę. I dlatego ja naprawdę wolę stać tutaj w kuchni przy garach i piec te bułki, aniżeli za jedną bułkę mam zapłacić 1 zł. A to też różne mieszanki dodają w tych piekarniach do pieczenia. A co swoje, to swoje. I tutaj nie jedna osoba pewnie przyzna mi rację, bo też mam taką koleżankę YouTube'ową. To znaczy ona nie ma kanału, ale ja nazywam wszystkie Was moimi koleżankami YouTube'owymi i ona właśnie też piecze bardzo dużo tutaj bułek i innych rzeczy. Też przysyła mi zdjęcia, także jest mi bardzo miło. I właśnie ja też tak wolę upiec, wolę postać przy garach, wiem co jedzą. No i tak to właśnie wyszło, że jestem niezadowolona i to bardzo, także będę musiała zjeść ten chleb, a później znowu upiekę, tylko chyba zakupię sobie mąkę. Ostatnio jak właśnie tutaj mąż był w młynie, co właśnie robił tą mąkę pszenną, nie było tej mojej orkiszowej mąki, także trzeba by było podjechać, ale otręby skończyły się dla kur, a my właśnie mieszamy ziemniaki z otrębami, a dzisiaj skończyły się otręby, więc pewnie w sobotę święto, to trochę lipa, bo nie podjedzie do młyna, bo młyn będzie zamknięty. Bo teraz pan młynarz, jakby ktoś chciał tutaj robić w Rajowcu mąkę, to pan właśnie tylko mąkę robi w soboty, na tygodniu już nie robi. A tym razem wypadło właśnie święto i nie będziemy mieć otrąb. Także troszeczkę nie za bardzo. No ale nic. Najwyżej w przyszłą sobotę podjedzie i zakupi te otręby. Bo otręby oczywiście można normalnie sobie zakupić. Tam zresztą nie tylko otręby można zakupić w tym młynie w Rajowcu, bo można zakupić i mąkę orkiszową, i żytnią, i pszenną. Tylko chyba trzeba najpierw, nie wiem, zadzwonić czy coś takiego i zapytać się u pana, czy jest. Bo ponoć, no, orkiszu to jest ciężko teraz zdobyć. Z tego, co pan właśnie mówił do męża,
I dlatego nie kupił mi tej mąki orkiszowej, z czego oczywiście też zadowolona nie byłam, że nie mam mąki orkiszowej, bo ta z młyna to jest o niebo miliony razy lepsza, aniżeli ta ze sklepu. Dlatego tak podejrzewam właśnie, że to jest wina tej mąki orkiszowej ze sklepu. No i chyba tyle, bo tak w ogóle to się dzisiaj nic takiego nie wydarzyło. To, co miałam zrobić, to już wiecie, że zrobiłam. A w ogóle tutaj nagrywam Wam przebitkę, jak dwa jastrzębie to chyba były. No ja się nie znam na ptakach. Jakby Mateusz był, to Mateusz pewnie by mi powiedział, co to było. Bo on tutaj czasami właśnie jak jeździmy na bus, to zawsze mi mówi, a to był taki ptak, tam siedział, a to taki. No ja wiecie, jak jadę i kieruję tutaj samochodem, to nie mam czasu się rozglądać jeszcze za ptakami, ale właśnie Mateusz lubi oglądać takie ptaki, więc zapewne powiedziałby mi, co to tutaj latało nad moim kurnikiem. I widzę, że nie tylko muszą teraz pilnować, żeby tutaj lisy się nie dostały do kurnika, tylko teraz muszą pilnować też i ptaków latających. No bo one czasami latają, to nie powiem, że nie latają, ale tak blisko, tuż nad moim kurnikiem, to pierwszy raz latały i to dwa były takie duże ptasiory. A te ptasiory ostatnio to też Gabrysia pokazywała. I też tutaj się zastanawiała, to chyba wczoraj pokazywała Gabrysia te ptasiory. To znaczy u niej był jeden. I też się zastanawiała, co to jest za ptak, a dzisiaj przyleciały do mnie. I nad moim kurnik musiały się tutaj przypałętać, także to mi się nie podoba, no bo wiadomo, trzeba pilnować kur, bo zaraz będzie po ptactwie. No i takie to są właśnie dylematy kobiety rolniczki. O, tak Wam powiem. W tym vlogusiu zobaczycie też, co na tym robi ta moja Julcia. Ładnie miałam tak Was tutaj ustawionych, a teraz musiałam Was zruszyć, bo tam coś się tłucze. Nie wiem, co ona tam tworzy. Coś puka, stuka. Och. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że tutaj w tym vlogusiu zobaczycie drugą część tego mojego pobytu w Action, bo tak nie chciałam wszystkiego dawać w jednym, bo to by było takie nudne, monotonne, więc podzielone jest na dwie części. I w tej części będą takie bardziej pomysły na prezenty i takie prezenty, pomysły na dodatki na przykład do kalendarza adwentowego. Więc mam nadzieję, że taka wstawka Wam się spodobała. No i chyba tyle chciałam Wam powiedzieć w dniu dzisiejszym. Plany na jutrzejszy dzień też znacie, więc można się już spokojnie żegnać. Jak Wam się podobał taki vloguś, to zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam, życzę cudownego dnia, a chlebuś jeszcze będziemy raz piec, bo nie da mi spokoju ten mój chlebuś. A jeszcze jedno, ślicznie dziękuję za pozytywny i bardzo miły odbiór moich rogalików. Także jest mi bardzo miło, że spodobał Wam się przepis i w ogóle, że spodobały Wam się moje rogaliki. Są troszeczkę inne niż te takie tradycyjne, bo inaczej ostatnio je zwijałam, a tym razem właśnie postanowiłam, że zwinę je troszeczkę inaczej. Także jest mi bardzo miło, ślicznie dziękuję za każdy jeden komentarz. Jestem tam w trakcie odpisywania, tylko akurat na ten moment filmik się przesyła. A ja lubię odpisywać na komputerze, bo wtedy mam wrażenie, że szybciej piszę, a poza tym literki są dużo większe, więc no nie będzie tutaj jakichś problemów literowych, bo jednak na telefonie ja bardzo nie lubię pisać na tej klawiaturze. No i teraz mogę się z Wami już pożegnać, także do zobaczenia w kolejnym vlogusiu. Pa!